Do końca sezonu zasadniczego pozostaje jeszcze 5 kolejek, ale już dzisiaj czeka nas spotkanie, w którym MKS Piaseczno stanie przed szansą zapewnienia sobie pierwszego miejsca w tabeli. Był teraz strzał jednego z zawodników Raszyna, Przemysław Ilczuka, więc zawodnik, który w poprzedniej kolejce zdobył dwie bramki dla Raszyna w meczu z Naprzodem Skórzyc. Dobre dośrodkowanie i mamy bramkę. 1 do 0 prowadzi KS Raszyn. Posłał taką ostrą piłkę. Byli tam obrońcy Piaseczna, ale taki strzał od poprzeczki. Dymnicki w kierunku Wiejaka, ma teraz trochę miejsca Szymon Wiejak. Rozpędził się z piłką. Najlepszy strzelec czwartej ligi ma piłkę. Waliszewski i mamy bramkę. Piękna akcja w wykonaniu zespołu MKS-u i wyrównanie. Popędził lewą stroną Wiejak, popatrzył w kierunku pola karnego, zagrywał chyba do Rudnickiego, ale piłka trafiła do Bartłomieja Faliszewskiego. Już gra na wyższym poziomie i gra po prostu lepiej. Barwiński. Wie jak do Matulki. Ma teraz dobrą szansę Kamil Matulka. Jest sam na sam, dogrywa do Michała Suchanka i 2 do 0, 2 do 1, przepraszam, prowadzi MKS Piaseczno. Świetna akcja w wykonaniu podopiecznych trenera Modrzejewskiego. Pobiegł w kierunku bramki Matulka. Znalazł niepilnowanego Suchanka. Rudnicki już wcześniej podnosił ręce. Oj, teraz niebezpieczne zagranie, faulowany Macioszek, chwycona przez graczy Piaseczna. Ojej, bardzo niebezpieczne, no to powinna być czerwona kartka. To ma teraz więcej miejsca Kamil Ziemnicki. Odbieg z piłką w okolice pola karnego, lewy obrońca Piaseczna, trafiła tam jeszcze piłka do Matulki. I faulowany zawodnik MKS-u, będzie mieli rzut karny. 70. minuta meczu, rzut karny dla Piaseczna, Suchanek kontra Marcinkowski. Trzy do jednego, pewny strzał Michała Suchanka nie dał szans Marcinkowskiemu. Piaseczno prowadzi już 3 do 1 z Raszynem. Marcinkowski wybrał swój lewy róg, a ślizgiem zatrzymał tą akcję. Ma piłkę teraz Rudnicki. Nie ma spalonego. Jest Szymon Wiejak. Dogrywa do Rudnickiego. I mamy czwartego gola dla gospodarzy. Świetna akcja. Bardzo sprytne zachowanie Rudnickiego, który zostawił piłkę Wiejakowi, a ten odwdzięczył mu się celnym podaniem. Z prawej strony był Rudnicki. Dobre prostopadłe zagranie. Dopadł do futbolówki Wiejak. Dobrze dograł do Rudnickiego. Podanie do Matulki, jest blisko pola karnego Matulka. Ma piłkę Szymon Wiejak i mamy tą bramkę, o której mówiłem, a więc dopisuje swoje trafienie Szymon Wiejak i 26. bramka najlepszego strzelca całej ligi. Był Matulka, zatrzymywany tam przez jednego z przeciwników. Piętką zagrywał do Wiejaka, a ten lewą nogą zmylił Marcinkowskiego. I kończy to spotkanie arbiter główny. Nie doliczał żadnego czasu sędzia do drugiej połowy, a więc w meczu 30. kolejki czwartej ligi mazowieckiej grupy drugiej MKS Piaseczno pokonuje KS Raszyn 5 do 1.